Ja mam takie przemyślenie, że tak naprawdę nasze nawyki żywieniowe kształtują się od samego początku naszego życia, czyli od niemowlęctwa. I to, co Pan powiedział, że żona daje Princepolo, a nie zna smak jabłka, albo nie jadł tego, to jest właśnie to, że czasami nie dajemy dzieciom tego, bo nam się wydaje, że to jest niezdrowe, albo sami tego nie lubimy. Ja znam z przykładu parę rodzin, gdzie nie daje się w ogóle owoców i warzyw, bo rodzice w ogóle praktycznie zapominają, albo nie lubią, albo jest zbyt dużo obróbka, żeby przygotować to do zjedzenia. I nie karmią dzieci w ten sposób, więc myślę, że tak naprawdę takie holistyczne podejście do życia, czyli jedzmy wszystko, nie zubażajmy naszej diety, nawet próbujmy nowych potraw, próbujmy nowych produktów, które są dostępne w naszych marketach, w naszych sklepach. I żyjmy zgodnie z sobą, tak jak pani profesor tutaj powiedziała, bo musimy dostosować to, co jemy, do tego, jak pracujemy, ile mamy czasu na przygotowanie posiłku, ale nie rezygnujmy z tego. Próbujmy ten czas zorganizować dla siebie, żeby ten posiłek przygotować. No i przez to też na pewno będzie nam jakby trudniej sięgać do słodyczy czy do fast foodu, bo tak naprawdę sami zorganizujemy sobie to żywienie w zakresie własnych rodzin. I dbajmy o siebie w zakresie rodzin. Ja myślę, że to dalej pójdzie z dziećmi naszymi, tak? Że one będą nauczone takich nawyków, jakie ich nauczymy we własnych domach. To ja tyle. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała zachęcić wszystkie osoby, które chcą bardziej zadbać o swoje zdrowie, czy też mierzą się z problemem nadwagi czy otyłości, właśnie żeby spróbować może na ten problem spojrzeć troszeczkę szerzej, czyli wziąć pod uwagę ten czynnik nie tylko żywieniowy, ale właśnie również psychologiczny. Uważam, że on jest bardzo, bardzo istotny i faktycznie sama się spotkałam z tym nieraz w gabinecie, że część problemów nie jest do rozwiązania właśnie w tym moim pomieszczeniu, że tu bardzo byłaby pomocna praca właśnie nad emocjami, czy czasami z psychologiem. Także spróbujmy spojrzeć na to właśnie holistycznie, czyli no nie tylko odżywianie, ale i aktywność fizyczna, emocje, no i oczywiście, jeśli jest potrzeba, no to lekarz. Dobrze. Ja właśnie powiedziałam o potrzebie konsultacji o emocjach. No to jakby oczywiste też dla mnie, to że o tym mówiłam. Ja myślę, słuchajcie, że ja to mam takie przesłanie, żebyśmy trochę wolniej żyli, uważniej, spędzali ze sobą czas i też nawet to co też Pan mówił z dziećmi. Te dzieci rzeczywiście w tej chwili głównie spędzają czas przed komputerem, przed telefonem, ale jeżeli poświęcimy trochę czasu, nauczymy je inaczej spędzać czas, to też jest jakaś szansa. My już od tego nie oderwiemy, bo to już jest takie pokolenie, ale mimo wszystko można też trochę razem spędzać czasu i zapewniać sobie takiego wsparcia, bo czy ja się odchudzam, czy mam iść ćwiczyć, to bardzo ważne jest to, żeby mieć tak zwane wsparcie społeczne, czyli że w domu ja idę ćwiczyć, a mąż się ze mnie śmieje, to idziesz ćwiczyć, tak? Albo ja jestem na diecie, a ten drugi mi mówi, że o, znowu tu nic nie jesz, biedaka, on się opycha. No więc, żeby to było takie wspólne, no i przede wszystkim, żebyśmy rzeczywiście dawali sobie czas, bo nam się wydaje, że nie mamy czasu, no ale czas więcej nam nikt nie da. Gdybyście mieli 2-5 godzin więcej czasu, to co byście zrobili? Byśmy je zmarnowali tak samo, jak ten czas, który mamy często. Więc trzeba po prostu dbać o siebie, troszczyć się o siebie i naprawdę, jeżeli nie zaczniemy od siebie, to trudno wymagać, żeby inni nas kochali, lubili, jeśli my sami tego nie robimy. A dbanie o odżywianie, o ruch fizyczny, no to jest przejaw właśnie tego dbania o siebie i troszczenia się. Także ja Wam dzisiaj życzę, żebyście o siebie zadbali w taki właśnie całościowy sposób i posłuchali swojego ciała i umysłu, co Wam mówi. Raczej uważam, że powinniśmy no, nie liczyć tych kalorii, tylko po prostu prawidłowo się odżywiać, no, dobierać tą żywność taką, żeby ona była dobra. No i żeby być szczęśliwym, bo to jest chyba najważniejsze, że chudy, nieszczęśliwy, no to tak jak mówię, trzeba po prostu tak właśnie wszystko to wypośrodkować, ale przede wszystkim my musimy jako rodzice dać przykład dzieciom, powiedzmy mieć model do ożywienia, no bo
To jest przewlekłość. Wiadomo, że po prostu my musimy dobre nawyki żywieniowe na całe nasze życie. To nie jest, że tylko dieta i jakieś tam, wiadomo, od czasu do czasu, tylko to już jest, no, po prostu musimy się nauczyć mieć takie dobre nawyki żywieniowe. I to każdy w każdym domu powinien starać się zastosować. Nie zawsze wychodzi. To może ja się skupię w takim wędzarzu, w tych pięknych przekazach, po prostu, żebyście Państwo pamiętali o badaniach profilaktycznych, tak? Żebyśmy nie zapominali o tym, żebyśmy, tak jak tutaj mówiliśmy, nie bagatelizowali różnych objawów, tak? Czy mnie boli głowa, czy mam większe pragnienie, jestem bardziej senna niż zazwyczaj, zróbmy coś z tym, pójdźmy do lekarza, stoi na przykład diabetobus, wejdźmy do niego, zbadajmy ten poziom cukru, czy nawet gdzieś do przychodni teraz. Teraz, jak ja zaczynałam fundację 10 lat temu, to badanie cukru to było jeszcze gdzieś tam przychodni, na starych glukometrach, tak? Ciężko się było dostać. Teraz nie jest to tak straszne. Są nowe metody, także zawsze, zawsze ten cukier sobie zmierzyć, to ciśnienie, zobaczyć jakie jest. Czy oby na pewno tutaj wszystko jest dobrze, a nie tylko są to jakieś tam moje widzimisie i boli mnie głowa, to pewnie jest przesilenie jesienne, tak? Także badajmy się, pamiętajmy o profilaktyce, bo pamiętajmy, że w przypadku cukrzycy, jeżeli już dojdzie do powikłań, to są to powikłania, których zazwyczaj odwrócić się już nie da, tak? Te wszystkie stopy cukrzycowe, o których my słyszymy, neuropatię, utrata wzroku, jeżeli do tego już dopuścimy, od tego nie ma odwrotu, my to musimy jak najwcześniej zatrzymać, czyli jak najwcześniej się badać, patrzeć, czy wszystko jest w porządku, raz do roku chociażby, tak? Żeby sobie zrobić takie ogólne badanie. Chciałam powiedzieć, żebyśmy nie myśleli na temat diety i treningu ruchu, że się katujemy tym, że musimy przejść na dietę, że musimy się ruszać, tylko żebyśmy pomyśleli bardziej o tym, że chcemy zmienić nasze nawyki, czyli sobie po prostu chcemy zmienić nasze życie, żeby było lepsze i żebyśmy się wtedy dobrze czuli. Całość. No i to chyba jest najlepsze zakończenie naszej dzisiejszej dyskusji, naszego spotkania. Mam nadzieję, że skorzystaliście z Państwa z kilku naszych porad, czy też powiedzmy uwag dotyczących tego, jak powinniśmy podejść do zdrowego trybu życia. I pamiętajcie, że rzeczywiście problem otyłości, problem cukrzycy to jest problem złożony i dlatego korzystajcie Państwo z pomocy psychologa, korzystajcie Państwo z porad dietetycznych, z właśnie instruktorów fitnessu, którzy, bo fitness nam się kojarzy rzeczywiście z jakimiś tylko i wyłącznie fikołkami, a to chodzi o to, żeby też umieć tą aktywność fizyczną zrobić, robić pod kontrolą kogoś, kto się na tym zna. I bądźmy dla siebie dobrzy, tak?